Spędzam godziny na inwestowaniu, no ale ja to po prostu lubię. Ty nie musisz. Możesz zostawić to Finaxowi. Nazywam się Michał Szafrański i możesz znać mnie jako autora bloga Jak oszczędzać pieniądze, poradnika Finansowy Ninja oraz książki Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Podobnie jak inne osoby, które zarabiają i jednocześnie oszczędzają, zgromadziłem całkiem pokaźne nadwyżki finansowe. Teraz staram się je pomnażać w mądry sposób. Mój główny portfel inwestycyjny zbudowany jest z czterech części. Aktywnej, na którą składają się akcje zagranicznych spółek dywidendowych. Pasywnej, całkowicie opartej na ETF-ach. Pożyczek, których udzielam przede wszystkim firmom inwestującym w nieruchomości. Oraz gotówki z domieszką obligacji skarbowych. Poza tym mam też kilka nieruchomości i doskonale wiem, jak bardzo angażujące potrafi być zarówno zarządzanie najmem, jak i aktywne inwestowanie w spółki. To właśnie dlatego stopniowo powiększam pasywną część mojego portfela i próbuję popularyzować ideę pasywnego inwestowania za pośrednictwem niskokosztowych ETF-ów. Osobiście uważam, że jest to najlepszy sposób inwestowania dla 90% osób posiadających nadwyżki finansowe. A Finax doskonale to ułatwia. Mówiąc w skrócie, inwestowanie pasywne nie angażuje. Ani czasowo, ani emocjonalnie. Dzięki temu swoją uwagę, energię i czas możemy ukierunkować na pracę czy inne obszary życia, bez zaprzątania sobie głowy śledzeniem giełdowych newsów. Rynek i tak zrobi swoje, a my po prostu osiągniemy taką stopę zwrotu, która jest wypadkową wzrostu światowych gospodarek. I tu cały na biało wchodzi Finax, który udostępnia gotowe strategie inwestycyjne oparte na ETF-ach akcyjnych i obligacyjnych. Inwestycje można rozpocząć już od 100 zł. Do tego Finax automatycznie przeprowadza tak zwane rebalansowanie portfela i dostarcza informacje do formularzy podatkowych PIT. Ja mam wysoką tolerancję ryzyka, więc wybrałem dla siebie strategię 100% akcji. Mój portfel jest publiczny i jego wyniki możesz zobaczyć w każdej chwili. Co miesiąc dopłacam kolejne pieniądze i szczerze mówiąc kompletnie nie ma dla mnie znaczenia, czy w krótkim terminie wartość portfela rośnie czy spada. Inwestowanie traktuję długoterminowo i wierzę, że nadal mam sporo czasu, zanim będę musiał skorzystać z tych pieniędzy. A w międzyczasie koncentruję się na zarabianiu w mojej firmie i po prostu pozwalam moim inwestycjom rosnąć. I dla jasności, nikt nie zapłacił mi za nagranie tego wideo, po prostu lubię Finax i sposób, w jaki umożliwili Polakom niskokosztowe inwestowanie poprzez ETF-y obejmujące cały świat. No i na koniec mam bardzo dobrą wiadomość. Dołączając do mojej społeczności, Klan Finansowych Ninja, możesz skorzystać ze specjalnej promocji i obniżyć koszty zarządzania Finax aż o połowę. I to jest naprawdę świetna oferta dla tych, którzy chcą, by ich inwestowanie było jak najprostsze. Jeśli chcesz poznać szczegóły, to po prostu kliknij w link, a tymczasem życzę mądrego inwestowania.